I teraz rodzą się dwa bardzo poważne pytania właśnie w związku z wyborami, które odbędą się już 9 czerwca. Po pierwsze, jaka ma być Europa w przyszłości? I po drugie, kto właśnie ma nas tam w tej Europie reprezentować? My chcemy, jako Konfederacja, jako Konfederaci, chcemy Europy bezpiecznej. Chcemy Europy zbudowanej na państwach suwerennych. Chcemy wreszcie Europy bogatej bogactwem obywateli, a nie koncernów, molochów, które monopolizują europejski rynek i czerpią z tego poważne zyski, zaburzając konkurencję na rynku Unii Europejskiej. I wreszcie chcemy Europy opartej na tożsamości narodowej i kulturze, bo my wiemy, kim jesteśmy. Jesteśmy Polakami i nie wstydzimy się tego, że jesteśmy Polakami. I z takim przesłaniem idziemy do Unii Europejskiej. Oni z kolei, nasi przeciwnicy, którzy tak naprawdę niczym się od siebie nie różnią, jeżeli sobie weźmiemy ich pierwsze lepsze wypowiedzi z brzegu, to jak głosują, to z jakimi postulatami idą do Parlamentu Europejskiego, widzimy doskonale, że kompletnie niczym się od siebie nie różnią. Chcą Europy nijakiej, płynnej, bezwartościowej, przeżartej korupcją do szpiku kości, pozbawionej właśnie tożsamości narodowej, bo szanowni państwo, tożsamość, czyli to, że my czujemy się przede wszystkim Polakami, a potem Europejczykami, nie na odwrót. I suwerenność to są te czynniki, które stoją im na przeszkodzie do wprowadzenia popapranej marksistowskiej wizji Europy, gdzie osoba, już nawet nie kobieta czy mężczyzna, tylko jakaś osobopostać, będzie wyłącznie trybikiem w tej całej machinie. I zdecydowanie nie ma na to naszej zgody i nigdy na to naszej zgody nie będzie. Sprawa jest prosta. My chcemy do Parlamentu Europejskiego wysłać osoby, które mają czystą kartę, które nie zawiodły w swoim działaniu politycznym, bo możecie nas znać z naszej działalności. Już od kilku lat jesteśmy, czy w Konfederacji, czy nie wiem, tak jak ja na przykład już niejednokrotnie, czy wiele lat pracowałam jako dziennikarz, więc możecie znać moją działalność również dziennikarską i doskonale wiecie, jakimi wartościami się kierujemy. I my chcemy do Parlamentu Europejskiego właśnie wysłać osoby, które mają czystą kartę, które nigdy, nigdy nie zawiodły. Dlatego do Parlamentu Europejskiego wysyłamy Anię Bryłkę, do Parlamentu Europejskiego wysyłamy Staszka Tyszkę, Konrada Berkowicza, mnie i innych naszych kandydatów, którzy swoją ciężką pracą codziennie udowadniają, że nigdy was nie zawiodą. A jeżeli kiedykolwiek by się tak stało, to jesteście pierwszymi, którzy mogą nas wywieźć stamtąd na taczkach. Natomiast nigdy nie damy wam do tego powodu i myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, dajemy wam nasze słowo. I nigdy was nie zawiedliśmy. To jest coś, co właśnie nas uwiarygadnia w naszym przekazie. Bo to my, jako Konfederaci przecież, jako pierwsi, uprzedzamy was, co się kryje za szkodliwą polityką Unii Europejskiej. Co planuje Unia Europejska. To my zwracamy uwagę, między innymi właśnie dzięki tytanicznej pracy merytorycznej Ani Bryłki, która zawsze ostrzega, że każda dyrektywa czy każda zmiana w Unii Europejskiej zawiera to czy tamto i zwraca uwagę na to, jak bardzo szkodliwe przepisy właśnie są wprowadzane w Unii Europejskiej. Jest naszym takim filarem merytorycznym, naszym wsparciem merytorycznym, za co serdecznie dziękujemy. Aniu, twoja praca jest ogromna. I właśnie dzięki takim ludziom jak Anna Bryłka czy inni nasi kandydaci gwarantuję, że nigdy was nie zawiedziemy i zawsze będziemy was ostrzegać, zawsze będziemy wykonywać tą pracę, którą teraz wykonujemy w polskiej polityce, tylko chcemy to przenieść właśnie na płaszczyznę unijną i tam wykazać się przed naszymi wyborcami. Bo to, co nas odróżnia od innych ugrupowań politycznych, to również to, że my kierujemy się taką wartością czy takim podejściem do polityki, że my tam idziemy dla was. My idziemy bronić waszego interesu i naszego oczywiście. Natomiast my jako politycy idziemy tam dla was, bo politycy są po to,
żeby bronić interesu społeczeństwa. Nie po to, żeby się obłowić, nie po to, żeby iść na zasłużoną emeryturę, bo już tyle lat służyli w partii, że wreszcie mogą sobie iść gdzieś do jakiejś instytucji, osiąść na laurach, zarabiać fajne pieniądze i w zasadzie tyle z ich kariery politycznej. My idziemy wykonywać ciężką pracę dla was, byście wy byli bezpieczni we własnym kraju, byście we własnym kraju byli gospodarzami. Oni z kolei, czyli nasi przeciwnicy, chcą wysłać do Europarlamentu ludzi, którzy mówią wprost, że nie pracują dla Unii, że nie pracują dla Polski, tylko pracują dla Unii. Że nie czują się Polakami, tylko czują się Europejczykami, wskazując, że w zasadzie Polska to jest takie miejsce, gdzie oni rzeczywiście żyją. Skądś ten mandat muszą wziąć, więc no, akurat los ich rzucił tutaj, więc sobie są. My takich ludzi nie chcemy w Europarlamencie. Oni chcą wysłać ludzi do Europarlamentu, którzy sprzedadzą wszystko, co się da. Każdy, nawet najmniejszy skrawek naszej wolności, za parę unijnych srebrników. Oni chcą wysłać do Parlamentu Europejskiego ludzi, którzy zrobią z Unii Europejskiej gospodarczy skansen, a my, jako konsumenci, ewentualnie będziemy mogli sobie kupić to, co nam zrzucą z innych państw Unii Europejskiej, o ile przez te wszystkie rozwiązania będzie nas po prostu na to jeszcze stać. Oni będą kłamać, będą wpędzać nas w tarapaty i będą przyjmować rozwiązania zagrażające bezpieczeństwu naszych kobiet, naszych dzieci, naszych żon, matek, sióstr i naszych mężczyzn. I nie ma i nie będzie na to naszej zgody. Sprawa jest, szanowni państwo, bardzo prosta. Nic się nie zmieni, dopóki w kółko będziemy wybierać te same osoby. No nie możemy w kółko popełniać tego samego błędu i oczekiwać innego rezultatu. Dlatego najwyższy czas postawić ten krzyżyk 9 czerwca, gdy pójdziemy na wybory, a musimy na nie iść, mimo że rzeczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego cieszą się nieco mniejszym zainteresowaniem. Natomiast to są kluczowe wybory, bo od tych wyborów zależy przyszłość Unii Europejskiej i musimy mieć świadomość, że ci ludzie, których teraz wybierzemy 9 czerwca, będą w Parlamencie Europejskim decydować o tej przyszłości przez kolejnych 5 lat. Nie zmienimy tych ludzi przez następne 5 lat. Dlatego to jest tak ważne, by wybrać tam wartościowe osoby, osoby uczciwe, osoby, które nigdy was nie zawiodły i takim ugrupowaniem właśnie jest Konfederacja. Tak jak zostało tutaj, szanowni państwo, wspomniane, ja rzeczywiście kandyduję do Parlamentu Europejskiego z miejsca numer 2 w okręgu warszawskim i w powiatach podwarszawskich, także za granicą. I co jakiś czas prezentuję różne merytoryczne rozwiązania, z którymi do Parlamentu Europejskiego chcę pójść. Pierwszym rozwiązaniem, które zaproponowałam, jest powołanie specjalnej komisji śledczej do spraw nielegalnej imigracji. Co ciekawe, ten pomysł cieszy się bardzo szerokim zainteresowaniem wśród kandydatów na europosłów, nie tylko z Konfederacji, więc to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że po pierwsze to był dobry ruch, po drugie utwierdza mnie w przekonaniu, że uda mi się namówić, nakłonić 180 europarlamentarzystów do tego, by taką komisję w Parlamencie Europejskim powołać i wyjaśnić, kto stoi za nielegalną imigracją, kto roztacza polityczny parasol ochronny nad organizacjami zajmującymi się przemytem ludzi i wreszcie ten proceder ukrócić. Drugim pomysłem, z którym idę do Parlamentu Europejskiego, jest złożenie rezolucji, w której to rezolucji Parlament Europejski nakłania Komisję Europejską do tego, by ta wycofała dyrektywę EPBD. To jest również jedno z narzędzi europosła i wierzę, podobnie tak jak w przypadku powołania specjalnej komisji śledczej, że uda mi się nakłonić europosłów do tego, by poparli taki pomysł, by ta dyrektywa została wycofana i by Komisja Europejska wreszcie poczuła,
pewien nacisk ze strony państw narodowych i poczuła niezadowolenie. Musimy pokazać, że rozwiązania Komisji Europejskiej nam się nie podobają. Po to idę do Parlamentu Europejskiego, by lobbować na rzecz polskiego interesu. I kolejnym rozwiązaniem, jakie chciałabym zaprezentować, to jest złożenie pewnej uchwały, którą za chwilkę zaprezentuję, bo przywykliśmy do tego, propaganda Unii Europejskiej przyzwyczaiła nas do tego, że można w Polsce trwonić mnóstwo środków unijnych. Dziś mamy otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy, są to środki w ramach pożyczki i dotacji. I nie możemy tego rozwalić na kolejne ławki, fontanny czy inne, nie wiem, super pomysły polityków, którzy będą chcieli się teraz wykazać, pójdą sobie, potuptają sobie do polskiego rządu, dostaną jakieś środki, bo mają lepszy lobbying niż inni politycy i te pieniądze po prostu dostaną. Polska musi być gotowa na to, by odstraszać wrogów i móc samodzielnie bronić swoich granic, dlatego część środków Krajowego Planu Odbudowy powinna zostać przeznaczona na zbrojenia, na budowę fabryk broni i amunicji i na budowę schronów, których mamy w Polsce zdecydowanie za mało. Dlatego przygotowałam projekt uchwały, w którym Konfederacja będzie domagała się od rządu renegocjacji Krajowego Planu Odbudowy. Liczymy na to, że uda nam się uzyskać poparcie posłów nie tylko Konfederacji, ale również innych ugrupowań, by właśnie Krajowy Plan Odbudowy został renegocjowany przez Donalda Tuska i 10% z Krajowego Planu Odbudowy poszło, zostało przeznaczone na zbrojenia. Dziś taki projekt uchwały składam na ręce wicemarszałka Krzysztofa Bosaka.